Witam w drugim dniu 64. ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego Eliminacje miejsko-gminne. Dziś dowiemy się, co w duszy gra młodym artystom ze szkół ponadgimnazjalnych oraz dorosłym. A oceniać ich będzie jury w składzie Roman Hudaszek, muzyk, Anna Pawliszyn, aktorka oraz Marzena Deja, reżyser. Zapraszamy na Ucztę Kultury Żywego Słowa. Młodzący mat twarz. Lubię leżeć, gdy pokój słonecznieje czynnie, w strojnego dywanu na rożnej purpurze, gdzie irys obok sarny kwitnie bezroślinnie, a z wieczności pluszowej unoszą się kurze. Temu, co się moim bawi nieistnieniem, wdzięczna jestem, gdy w dłonie mój niebyt porywa i mówi za mnie wszystko, różany natchnieniem, i udaje, że wierzy w to, iż jestem żywa. Ubezdrożnić się muszę na ziemi i w niebie. Witam moich wiernych widzów. Ciebie, najdroższy. Siedzisz wygodnie. Już pewnie wiesz, co się stało. Ja jeszcze nie wiem. Rozpoczynam to nagranie z myślą, że doprowadzę zamiar do końca. Ale bywa różnie. Prawda? No bo taka zaraz zobaczy, no i się szczaj. No to co ja tak pomyślałam? Że jak już będę miała chłopaka, no to sobie na randki z nim będę tą spinkę zakładać. Ale byłam przezorna. No raczej, że miałam chłopaka, żadną tam frajerką nie jestem. Chodziliśmy razem na pijaństwa, parę razy to się z nim lancowałam. Ale jechało mu z gęby ziemniakami. Ja nigdy nie sądziłam, że to takie obrzydliwe będzie. Raz jak się z nim całowałam na dyskotece, no to się całuję, a potem sobie myślę, że może mi też z gęby ziemniakami jedzie, tylko że ja tego nie czuję po prostu. No, a jak mnie jechało, to teraz już to już na 100% będzie. To ja! A, to prawda, co mówiono? W całym mieście nie było lepszej sztuki ode mnie. Mogłam mieć każdego chłopaka. No i w sumie, jakby się uprzeć, to miałam. Mój pierwszy mąż, wysportowany atleta. Nie było kobiety, która by się za nim nie obróciła. Wysoki, brunet, muskularne ciało. A, no patrzeć na niego się wprost nie dało. Kondycję miał taką jak Bolt w dobrej fazie. No. Jego walorów wystarczy na razie. Chodzisz nogi i obsikujesz kule kaleki. No i jednym słowem odbijać. Nie. Od kiedy zajmujesz się właśnie monodramami, poezją, występowaniem? Ojeju, to jest długa historia, to zależy. Bo tak bardziej zaczęłam pracować w gimnazjum, bo byłam w gimnazjum numer 1, a tam zapisałam się przypadkowo na teatr, bo była do wyboru jeszcze gra na gitarze i był do wyboru taniec, a że tańczyłam bardziej jako samouk, a na grę na gitarze chodziłam już gdzie indziej i pomyślałam, że teatr będzie dobrym pomysłem. Szczególnie, że w 6 klasie pierwszy raz grałam spektakl. Grałam Korę w Micie o Demetrii Korze. I wtedy zaczęłam tak działać bardziej. I to już do teraz się ciągnie. Cały czas coś robię. Ale już jako mała dziewczynka gdzieś tam wiersze, jakieś recytacje, jakieś konkursy. I też sama bardzo nie chciałam się z tej sceny ściągać kiedyś. Moja mama nawet wspominała, że jak miałam 4 latka, weszłam na taką scenę na komunii mojej kuzynki i powiedziała mi, żebym zeszła, żebym zjadła obiad, a powiedziałam, nie, scena to moje życie. To może inaczej. Pijesz poranną kawę, no, czyli no jest zwyczajna, tylko trochę niezdrowa dla pęcherza i nagle dostajesz list. Z pogróżkami. No na twój temat. Anonim.
Powycinamy takie z literek kolorowych z piśmi, do których nie czytujesz i tym właśnie zmusza cię ktoś do ich lektury i nagle wydzierasz się z pianą na ustach łajdak! Nie uda się wam. A jaki utwór dzisiaj zaprezentowałaś? Zaprezentowałam fragment Rolanda Topora, Dziennik paniczny. Fragment jakby monologu wariata. A jesteś trochę wariatem? No w życiu jestem wariatem, to stąd ten tekst myślę. Wszyscy mówili mi, wreszcie zrób coś komediowego, ty jesteś taka komediowa w życiu, a ja... Więc ten tekst do mnie trafił przez przypadek, przez mojego przyjaciela. I wszyscy jak go zaczęłam mówić, myśleli, że ja po prostu z nimi rozmawiam, więc myślę, że dla nich to już nie ma różnicy, że ja nie gram, ja po prostu jestem. Współczesna młodzież chciałaby dostać świra. No, bo to całkiem fajne, ale bez tej pracy, która jest niezbędna. No jasne, być szurniętym to nic trudnego, ale żeby być prawdziwym, pierwszorzędnym wariatem, to już trzeba się trochę napocić. Czasami wybić, ale nie jestem wymagający, 3 kieliszki wystarczy. A ktoś ci pomagał w przygotowaniach, czy przygotowywałaś się sama? Oczywiście pomagał mi w przygotowaniach. Tutaj, żeby było kochany Wojciech Meres, reżyser teatru Ostatni Rząd, do którego uczęszczam wraz z Kasią Bronisz, właśnie, która też się tutaj prezentowała. I on bardzo mnie przygotował, dał mi taką ścieżkę, którą powinnam pójść, wskazówki, a ja bardzo dużo też przygotowywałam się w domu już później sama. Ale on trzymał pieczę nad całym dopięciem całego monodramu. A co ci daje taką siłę, motywację i pewność siebie do występowania, do ćwiczenia? Z tą pewnością siebie różnie bywa, ale bardzo lubię to robić. Myślę, że lubię ten kontakt z widzem. Pierwszy raz, kiedy już tak wyszłam z monodramem, z którego byłam zadowolona, było to w gimnazjum, przygotowywała mnie wtedy pani Agnieszka Jarząbek i pani Marzena Deja. To był monodram o dziewczynie chorej na raka. Ciężki temat. I ja pamiętam, że ja wtedy wśród ludzi znalazłam reakcję na swój tekst, że jak mówiłam coś wesołego, oni się rzeczywiście uśmiechali, jak mówiłam o czymś smutnym, to pochylali głowy. Ja zobaczyłam, że ten tekst do kogoś trafia. I właśnie dlatego lubię występować, dlatego kontaktu z widzem. Przede wszystkim to, czego powtarzać nigdy dość i o czym nie należy zapominać. Wariowanie to wynik zbiorowego wysiłku. No tak, koleżanki i koledzy, zatkało was, co? Co? Wariowanie to zajęcia grupowe, ten się chyba z głupim widział, tak? Lżyjcie mnie, nie żałujcie sobie. Przyznaję, że ciężko to znieść, ale gdy się ma za sobą murem stojący zespół, wszystko staje się proste. Widać, że o występowaniu mówisz tak z pasją. I czy chciałabyś ciągnąć to gdzieś dalej? Jakie masz plany na przyszłość? No to o ile teraz jestem w klasie matematyczno-fizycznej, dowiedziałam się, że jednak w ścisły kierunek nigdy nie pójdę. I chciałabym kontynuować to aktorstwo, chciałabym się tym zajmować, więc w tym roku będę miała egzaminy do szkoły teatralnej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ale myślę, że nawet jeśli się nie dostanę do szkoły teatralnej, czy w tym roku, czy w późniejszych latach, na pewno będę swoją przyszłość wiązała ze sztuką. Albo założę jakąś kawiarenkę artystyczną, coś będzie się w moim życiu działo. Ja sobie uświadomiłam przez ten czas, że ja nie potrafię żyć bez sztuki. Że jakby mój tato mnie tym zaraził, już tak zostało i raczej się niestety nie zmieni. Znaczy nie niestety, no to dobrze, że się nie zmieni. Jak przypadkowo legły przecinek, raptem ciśnięty, tylko dlatego skradam się, aby dzielić przez chwilę to, co istotne, od mniej ważnego. W cudzysłów bywa, też się przystrajam, gdy obcą wciskam na siebie maskę. Twarz obolała od wykrzywiania, cudze oblicze zwykłe, za ciasne. Odnaleziono w końcu, ale co?
Moim gościem jest pani Marzena Deja, reżyser teatralny oraz jurorka dzisiejszego konkursu. Proszę pani, chciałem panią zapytać, jak ocenia pani przede wszystkim poziom dzisiejszego konkursu? Poziom był bardzo wysoki. Jury miało bardzo dużo problemu z wyborem nagrodzonych, ponieważ no, młodzież wykazała się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem w dzisiejsze zmagania. A która część konkursu podobała się pani najbardziej? No mnie z racji tego, kim jestem, to najbardziej podobały mi się teatry, czyli monodramy, teatr jednego aktora. Natomiast oczywiście wszystkie, bo to wszystko jest przekaz tej sztuki, którą ci młodzi ludzie chcą robić.
więc i wywiedzione ze słowa, i recytacja, i poezja śpiewana, wszystkie kategorie są piękne po prostu. No dobrze, a skoro wszystko jest tak pięknie, to czy mogłaby pani powiedzieć, jakie błędy najczęściej popełniają uczestnicy takich konkursów? No oczywiście, że popełniają błędy, bo konkurs jest konkursem. No, gdyby nie popełniali błędów, nie moglibyśmy wybrać, prawda? Jest tak, że myślę sobie, że największym problemem jest to, że instruktorzy każą im, czy też proponują im, żeby nauczyli się zbyt dużych fragmentów prozy. W recytacji zwłaszcza, tak? Ta proza potem jest tak duża, że trudno znaleźć puentę. Tych puent jest wiele i ci młodzi ludzie, ich to po prostu przerasta. Więc należałoby się nad tym zastanowić, czy nie skrócić po prostu tych fragmentów, bo to nie sztuka nauczyć się na pamięć dużego fragmentu, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyć tym tekstem. A o czym powinni pamiętać uczestnicy właśnie przygotowując się do występów? Oj, uczestnicy powinni pamiętać przede wszystkim o tym, że muszą rozumieć, o czym mówią. To znaczy przygotowanie się do recytacji, czy też do przekazania jakiegokolwiek tekstu wymaga, żeby rozumieć ten tekst, żeby wiedzieć, co się mówi, bo no to jest podstawa, to jest wyjściowa do tego, żeby się przygotowywać do tego rodzaju konkursów. A czy któryś z występów zapadł pani bardzo w pamięć, może wzruszył albo rozśmieszył? Tak, zapadł mi, znaczy wiele mi zapadło w pamięci, ja nie chciałabym tutaj mówić, dlatego mówić o tym, jakie to konkretnie były, dlatego że mogłabym kogoś urazić, nie wiem, ktoś mógłby się poczuć zostawiony gdzieś tam na końcu, więc nie chciałabym tego robić. No, ale w każdej kategorii były perełki, no same nagrody o tym świadczą, że były perełki. Ja, ponieważ od wielu lat biorę udział w jury tego konkursu, więc ja widzę, jak ta młodzież się rozwija i to jest budujące. Oni są z roku na rok coraz lepsi. Jeśli to są ci sami uczestnicy, to widzi się, że oni są coraz lepsi, czyli ten warsztat jest coraz lepszy i oni widać, że pracują nad tym. Na co zwraca się uwagę podczas oceniania występów? No ja myślę, że przede wszystkim na prawdziwość, na to, że emocje, które uczestnik przekazuje, to są po części jego emocje. Wtedy nawet czasami nie zwraca się szczególnej uwagi na jakieś potknięcia dykcyjne czy jakieś inne. Myślimy wtedy sobie, że to jeszcze można poprawić, natomiast ta emocjonalność, to, że uczestnik czuje to, co mówi, jest najważniejsza. I może tak na koniec, czym widzi pani jakieś takie postępy OKR-u? Jak zmieniał się właśnie ogólnopolski konkurs recytatorski na przestrzeni lat? No to chciałabym powiedzieć, że jest lepiej, ale niestety jest mniej uczestników. To znaczy lepiej jest pod względem uczestników tych, którzy już są, to znaczy oni są bardziej świadomi tego, co robią, natomiast jest ich niestety mniej. W recytacji na przykład jest dużo mniej uczestników, także to jest, no niestety nie jest budujące. Ale budujące jest to, że ta młodzież, która bierze udział, chce brać udział i jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję bardzo.